Tylko 2 dni zostały do startu piłkarskiej ekstraklasy, a dla GKS-u Katowice będzie to sezon nowości, bo klub właśnie podpisał umowę z głównym sponsorem, a na wiosnę zagra na nowym stadionie. Paweł Jędrusik. GKS Katowice do piłkarskiej ekstraklasy wrócił po 19 latach. Pierwszy mecz zagra w sobotę z Radomiakiem Radom. Nie powiedziałbym, że tylko Radomiak Radom, bo jest to znacząca dosyć ekipa w ekstraklasie, a myślę, że tutaj nikogo nie trzeba na pewno tonować u nas w szatni, bo nasza szatnia jest na tyle świadoma i znająca swoją wartość przede wszystkim, że każdy wie, na co nas stać, wie, co możemy zaprezentować na boisku w ekstraklasie. Myślę, że tego się będziemy trzymać. Władze klubu i trener tonują nastroje i na razie nie chcą przewidywać, na co GKS Katowice może być stać w nadchodzącym sezonie. Sport, piłka nożna jest dziedziną nieprzewidywalną, natomiast ja też wielokrotnie spotykałem się z tym, że beniaminkowie mają bardzo ciężką drogę, że zazwyczaj grozi im automatyczny spadek. Ja nie będę porównywał dzisiaj GKS-u Katowice do żadnych zespołów, które w ostatnich 5-10 latach awansowali do ekstraklasy, bo to by było po prostu bez sensu. My musimy budować swoją tożsamość, musimy budować swój GKS i budować swoją historię. Chodzi o to, żeby budować ją w ekstraklasie. Dzisiaj klub wraz z miastem pochwalili się podpisaniem nowej umowy sponsorskiej. Sponsorem głównym została firma Superbet, choć władze GKS-u nie chcą zdradzać, jakie konkretnie kwoty przekaże na rzecz klubu. Rundę jesienną GKS Katowice rozegra na starym stadionie. Na wiosnę ma być już gotowy obiekt przy ulicy Nowej Bukowej. Na tą chwilę prace postępują zgodnie z harmonogramem. Montowane są ostatnie krzesełka, tak na dobrą sprawę, na trybunie wschodniej. Praktycznie są już w całości zamontowane. Trwają ostatnie prace wykończenia. I zakładamy, że w perspektywie 3 miesięcy rozpoczną się procedury odbiorowe, które zakończą się na początku przyszłego roku. Nowy stadion GKS Katowice pomieści blisko 15 tysięcy kibiców.